20-letni Patryk, Suwalczanin, jest śmiertelną ofiarą strzelaniny, do jakiej doszło w minioną sobotę w angielskim Bedford. Zszokowana rodzina i przyjaciele pragną sprowadzić jego ciało do Polski, ale przerasta to ich możliwości finansowe. Na Facebooku pojawiły się wpisy o zbiórce pieniędzy na ten cel. Nie trudno je znaleźć. Rodzina potrzebuje na ten cel 10 tysięcy złotych. Angielska policja zatrzymała 4 osoby. We wtorek jednak opuścili areszt w wyniku opłacenia kaucji. Są to 54-letnia kobieta oraz trzej młodzi mężczyźni, 20, 22 i 26-latek. Nie można wykluczyć, że 20-letni Polak był przypadkową ofiarą strzelaniny. Kula ugodziła go w plecy.